Krzysztof Wierciński. Od października 2022 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w klasie profesor Joanny Ławrynowicz-Just. Jego praca zaowocowała wieloma nagraniami na prestiżowych konkursach pianistycznych. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Koncertował w wielu miastach w Polsce i za granicą. Muzyka Fryderyka Chopina jest dla mnie w pewien sposób idealna i bezpretensjonalna z tego powodu, iż nieważne na jaki skład napisał Fryderyk Chopin swoją kompozycję, czy to jest orkiestra symfoniczna, czy to jest skład kameralny, czy muzyka solowa, czy właśnie teraz będę wykonywał koncert e-moll na dwa fortepiany. Ta linia melodyczna i sama muzyka jest dla mnie po prostu idealna, bez minusów, bez wad. To jest dla mnie fascynujące i niesamowite, że każda melodia, nieważne w jakim składzie, jest idealna. Początki nie były takie łatwe, bo przez wiele lat dosłownie nie lubiłem grać, nie lubiłem ćwiczyć. Jedyna rzecz, która mnie wtedy tak podnosiła na duchu, to występowanie na scenie. To bycie na scenie, ja uwielbiam być na scenie, czuję się wspaniale wtedy, czuję się wspaniale wchodząc na scenę, więc to był ten duży plus, który mnie gdzieś tam trzymał z tyłu głowy, że kontynuowałem to aż do dziś. Nie wiem, gdzie będę za pół roku, za rok. Wiem, że po prostu, że chcę grać. Sprawia mi to olbrzymią radość. Chcę grać dla ludzi, chcę grać, poznać jak największą ilość ludzi z tego świata, z muzycznego, czy to kameralistów, czy solistów. A na ten moment sprawia mi to olbrzymią radość i chciałem to kontynuować po prostu. Na maratonie chopinowskim wykonam dla Państwa koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina w wersji na dwa fortepiany. Nigdy jeszcze w swojej malutkiej karierze nie występowałem przed publicznością z taką wersją właśnie tego koncertu. Jest to dla mnie pierwszy raz takie doświadczenie, więc jestem bardzo ciekawy, jakie będą przeżycia, jakie będą emocje, jak się spodoba publiczności radiowej. Mam nadzieję, że z wielkim zainteresowaniem będzie mi się go grać i będzie się go słuchać. Maciej Wota, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu profesora Jerzego Sterczyńskiego. Od 2018 roku pełni funkcję asystenta w katedrze fortepianu na macierzystej uczelni. Laureat wielu konkursów pianistycznych, występował m.in. w Polsce, Niemczech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Włoszech, Australii i Stanach Zjednoczonych. Thank you.